Pachelka, pędzelek i kielnia. Tym bawiły się dziś dzieci, jednak nie była to zwykła zabawa w piaskownicy, a zgłębianie archeologicznych tajników. W Wodzisławskim Muzeum Miejskim odbyły się bowiem warsztaty, które ukazały najmłodszym, jak ciekawa może być praca archeologa. Brama Wodzisławskiego Muzeum, które znajduje się w Starym Zamku, trudno o lepsze miejsce na spotkania z archeologią, tym bardziej, że wodzisławska placówka to ważny ośrodek badawczy. Wodzisław jest jak najbardziej ciekawym miastem dla archeologa, ponieważ jest to miasto średniowieczne, założone już w 1257 roku. Zarówno starówka, jak i wokół niej jest wiele zabytków archeologicznych, więc archeolodzy mają dużo pracy. Nie ma się więc co dziwić, że nie zabrakło chętnych do udziału w osobistym spotkaniu z pamiątkami z przeszłości. Co prawda początkowo miały się one odbyć na zewnątrz, a przygotowane wcześniej artefakty pracownicy muzeum mieli ukryć w piasku. Jednak pogoda pokrzyżowała te plany, co w żadnym stopniu nie wpłynęło na atrakcyjność zajęć, które były interesujące, jak zarówno sama praca archeologów. Różne ciekawe rzeczy tutaj robimy, bo na razie wypełniamy takie specjalne karty, a potem będziemy coś składali. Samym maluchom nie zabrakło pasji właściwej dla pionierów archeologii. Po krótkim wykładzie i projekcji zdjęć dosłownie rzucili się na skrzynię, w której muzealnicy ukryli to, co na ogół przed historykami skrywa Ziemia. Jak widać, nie zabrakło im też odwagi. Przyszłych archeologów nie była w stanie przestraszyć nawet imitacja ludzkiej czaszki wykonana z plastiku.